Cześć, witam Was serdecznie na kanale Fajna Telewizja. W dzisiejszym odcinku ze mną lampa typu softbox. Cóż to takiego i do czego służy, przekonacie się w tym oto odcinku. Rozpakowanie, unboxing oraz prezentacja jej możliwości, czy rzeczywiście jest potrzebna, a do czego mi jest potrzebna? Otóż słuchajcie, buduję, tworzę jedyne, niepowtarzalne, myślę, że jedyne w Polsce studio w szafie. Także jak widzicie, całkowicie wyjątkowe studio, które będzie się mieściło całkowicie w szafie. Umieścić chcę tu zestaw kamer, oświetlenia i stąd też dzisiejszy odcinek. Ze mną właśnie softbox, lampa, czyli tak zwana bezcieniowa. Czy rzeczywiście jest potrzebna przede wszystkim? O co chodzi w takim zacienionym miejscu? Nie uzyskamy tutaj nigdy oświetlenia takiego, jak to jest na otwartej przestrzeni, gdzieś w pokoju, przy oknie. Oczywiście oświetlenie dzienne, czyli dochodzące z zewnątrz, jest najlepszym oświetleniem. Najlepsze warunki możemy wtedy uzyskać. Ze względu na oczywiście ograniczone miejsce, postarałem się, aby takie studio wylądowało w szafce, gdzie możemy spokojnie je sobie zasunąć. Ok, zabieramy się za nasz softbox. Do mnie dotarła przesyłeczka, właśnie przed chwilą rozpakowałem. Co istotne, 139 zł taka lampa kosztuje. Pod filmem w opisie znajdziecie link do aukcji, gdzie zakupiłem tą lampę. Dlaczego wpadł taki wybór? Pasją oświetleniową zaraził mnie Bartek, na którego serdecznie kanał zapraszam. W opisie macie link do jego kanału. Znajdziecie tam mnóstwo profesjonalnych porad dotyczących właśnie oświetlenia, studia. Jeśli byście chcieli zacząć sami nagrywać swoje nagrania wideo. Ok, co mamy w pudełeczku? Jak widzieliście, futerał, do tego forma parasolkowa. Jest to fajny, dosyć gruby materiał, odbijający oczywiście światło, bo takie jest jego zamierzenie. Po złożeniu, czyli po wciśnięciu naszej parasolki, tak jak to zwykły parasol byśmy rozkładali, się trzyma stabilnie. Logo firmy, do tego kabelek oczywiście z pstryczkiem i wyłącznikiem, gdzie możemy podłączyć sobie nasz softboxik. Statyw bardzo wysoki, bo sięga około 2 metrów, czyli spokojnie wystarczy nawet na jakieś większe sale. Także jest to fajna sprawa, kiedy chcemy doświetlić jakieś miejsce. Rozkładamy sobie to. No i co ważne, po złożeniu wszystko zajmuje bardzo mało miejsca. Może rozkładanie tutaj statywu nie jest zbyt wygodne, nie są to zatrzaski, tylko są wkręty, ale też nie zajmuje to aż tak dużo czasu. Także jak widzimy, wysokość jest bardzo duża. Nie potrzebujemy aktualnie tyle, zmniejszymy są, abyśmy mogli sprawdzić, jak to wszystko jest zamontowane. Ochronna tutaj zawleczka na nasz gwint. Także możemy tutaj zamontować nawet lustrzaneczkę. Nie ma problemu, gwint jest uniwersalny i też może posłużyć nam dodatkowo statyw do fajnych zdjęć nawet z naszego aparatu. Co dalej? Także tutaj też myślę, że w studiu wyląduje gdzieś tylna przednia kamerka właśnie z dużym obiektywem, gdzie będziemy mogli uzyskać ten live focus. Zobaczymy. Oczywiście testy, wszystko będzie na kanale Fajna Telewizja. No i najważniejsza część softboxu, czyli takiej lampy, to właśnie żaróweczka. 125 W w tym wypadku, faktycznego oświetlenia daje około 600. Jest to sporych rozmiarów. Oczywiście uważajcie, tutaj nie dotykamy za same źródło światła, tylko gdzieś z boku, tak aby tutaj nie zostawić jakichś tłustych odcisków na naszej lampie, ponieważ powodować one mogą jakieś niepożądane efekty, a w rezultacie też uszkodzenie naszej żaróweczki. Ponieważ w tym miejscu będzie się najzwyczajniej przegrzewać, jakiś tłuszcz może wy... Jest to z gwint E27, także dosyć popularny. Możecie tu zastosować na przykład nawet jakieś oświetlenie kolorowe, jakbyście takie mieli. Także nie ma z tym problemu.
Ok, lampa jest zamieszczona. Co dalej? Zamontowujemy nasz softboxik na gwincie. Dokręcamy, aby wszystko się trzymało. No i uzyskaliśmy tym sposobem stabilny softbox na fajnym statywie. I oczywiście, co najważniejszy element softboxu oprócz lampy, to rozpraszająca osłona, dlatego też ten softbox jest nazwany lampą bezcieniową, ponieważ właśnie takie rozproszenie światła uzyskujemy poprzez tą osłonkę. Trochę się wygniotła. Rzepy tutaj mamy, także nakładkowa forma. Bardzo łatwy montaż. Nie montowałem jeszcze tego, ale jak widzicie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Także softboxik jest w całości zmontowany. Pozostaje nam podłączenie do kontaktu i sprawdzenie jego działania, efektów świetlnych. Ok, 3, 2, 1, start. Czyli softbox skierowany w moją stronę. Zobaczcie różnicę, jaką uzyskamy. Czyli uzyskujemy w ten sposób światło bardzo rozproszone. Nie mamy tutaj możliwości robienia zajączków na ściance, ponieważ ten cień jest rozproszony. I co ważne, możemy prosto spojrzeć w ten obiektyw, nie obiektyw, tylko w lampę, źródło światła. Bezpośrednio to nas nie oślepi, więc takie pozytywne tutaj warunki są tych softboxów. Stąd też jest jakby to niezbędny element każdego studia. Ok, pozwolę sobie już wyłączyć te nasze światło, ponieważ dziennego światła mamy jakoby wystarczającą ilość do nakręcania wideo. Taki softbox robi fajną robotę. Wyląduje on w moim nowym studio i będzie można tutaj przeprowadzić nowe unboxingi. Między innymi przygotowany już tutaj jest Seagate 2 TB, zapakowany oryginalnie, więc też jego unboxing. Jest nagrywarka zewnętrzna DVD. Mamy Ryzena 5 oraz RTX-a Gigabyte 3060 Ti, także fajna karta graficzna. Wszystko na pewno unboxingi pokażę Wam, co możecie znaleźć w pudełeczku, o jaki oczywiście test danego sprzętu. Będzie zbudowany fajny komputerek na kanale Fajna Telewizja. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji. U dołu ekranu macie przycisk subskrypcji, naciśnijcie go, a będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Będzie też dronik, także nowe produkcje, mam nadzieję, że zostaną wzbogacone. Oczywiście jeśli dron się spisze, nie jest to jakiś wygórowany model, jeden z niższych, ale coś tam zawsze będzie można wzbogacić produkcję o fajne ujęcia z lotu ptaka. Studio powstało, jak i pozostałe elementy remontu, czyli biokominek, telewizorek wylądował na ściance, fajna wnęka z szybą, backlight, czyli oświetlenie tylne z możliwością zmiany kolorów. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda na suficie. Bardzo, bardzo fajny efekt z tego uzyskałem. Wszystko dzięki Michałowi z kanału For Life Tech TV. Dzięki Michał za fachowe porady. Zapraszam Was też również na jego kanał. W opisie pod filmem znajdziecie link do kanału Michała. Na jego kanale uzyskacie praktycznie porady z budowy domu od fundamentów aż po sam dach, jak i jego wykończenie. Wszystko naprawdę po fachowemu, także serdecznie Was zapraszam. Studio czeka na całościowe wykończenie, a Was zapraszam do zakładki wideo. Zobaczcie odcinki, które już dla Was nagrałem i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!